Szybciej bardziej wszystkie siły. Za dużo odsuń. Iwa, w następnej okazji.
Weź tam z głową! Dobre! Zaraz szybciej do tej piły! Dobre! Strzelcem bramki dla drużyny Dzikie Bąki, Bartosz Kaliński. Dobra, poleć. Co ma teraz, Filo? Policz 2 minuty, Paweł.
wyjdzie. Lewa, pilu, lewa! Lewa, ucieka. Uważaj. Trzech masz, trzech! Jedź. Zatamy, panowie, zatamy. Panowie, jesteś nasz do bramki, jebnij to. Kalu, jebnij to, ej. Kalu. Bramkę na 2 do 0 dla drużyny Dzikie Bąki zdobywa Bartosz Kaliński. Bramkę na 3 do 0 dla Dzikich Bąków zdobywa Patryk Majszak. Randek? Zaraz, ten Radziu jedną przyniesie. Ja przypominam, że zgodnie z regulaminem drużyna, która wybije piłkę poza boisko Orlik, jest zobowiązana do wyznaczenia zawodnika rezerwowego, który uda się po tę piłkę i przyniesie ją tutaj na boisko. Dziękuję. Halo? Filo. No. No siedzę właśnie na boisku, na Rudiku, nagrywam filmy. Teraz
skrzydła pójdzie do przodu. No. Jeszcze nie mam, ale dzisiaj będę miał. Bramkę dla drużyny Dzikiej Bąki. No, bo to odpłatne, ja? Także wiesz. No. No, 20:30 kończy się to wszystko, nie? No, no. Okej, okay. Dobra, na łapa. Patrz, patrz, środek, patrz! O kurde! Ekstra piła! Olej, krycie, krycie! Kalu, weź prawą! Baziera, odwróć się, baziera! Saty, pan. A to był problem, nie? No, chuj. Co? No nie mogę, gdzie mu się chyba. Trzeba sobie krzesło w tym wagalonie. Ej, pchnij mi jeszcze raz, jak cię wykurwienie. Dzieło to się dogrywa. Kurwa, mi się czarni wygrywają. Dobra, pykają. Nie, 2-0. Dawaj. No daj mu na piwko jedno. Ale idę na piwko, ale idę na pizzę. Aha. Ale mógłby się ubiec na zmienia. Aaaa, pięknie. Sprawy. Ja nie wiem, gdzie ta piłka jest, nie? No, trzym się. Dzikie Bąki 6, Ekstraklasa 0, a bramkę zdobywa Damian Majorka. Do przerwy Dzikie Bąki prowadzą.
gościa. Bardzo zanury. Bramkę dla dzikich bąków zdobywa Paweł Błaszcz. Dla dzikich bąków zdobywa nowy nabytek Krzysztof Szymczak. Nowy nabytek. Cześć,
Bramkę na 9 do 0 dla dzikich bąków zdobywa Paweł Błaszczyk. Kolejną bramkę zdobywa Krzysztof Szymczyk. Rezerwowy drużyny Dzikie Bąki proszony za udanie się po piłkę. Zaraz pójdziemy. Ten kto zejdzie idzie. Trzeba prawa dzisiaj.
kurwa. Najlepsze jest to, że... Nie ma, dajesz radę? Czy jeszcze? Dobrze, Maciara. No pytam się, czy dajesz radę? Daję! Kolejną bramkę dla drużyny Dzikie Wąki za Łapowy Gwiazd. To by miał 20 zawodników, to też też! No, jakieś brata na się dzieje. Pawełek! Teraz odszedaj, my damy. Marcin? Nie będzie. Pawełek! Mati to ma do tyłu, Filo idzie na środek. 600 i 3. Kto jeszcze nie siedział? Masz ty siedziałeś? No to teraz. Majer, sam przejdzie. Nie sam on pojechał. A ja patrzę, bo miałem 6 tutaj, a on jakieś zimne buty. Gdzie sam on pojechał? A ja mówię, to i 6 buty, ludzie patrzą na buty, a on jak skurto z szafana w razie zimne. Ja widzę, że to kolejną bramkę dla drużyny Dzikie Bąki zdobywa Marek z drużyny. A wynik meczu w tym momencie wynosi 13 do 0. Bramkę na 14 do 0 zdobywa z drużyna. Co była brama? Bramkę na 15 do 0 zdobywa Bartosz Kaliński.
jeszcze grube kurnia. Czekajcie, zaraz odnę. Nie, najwięcej chyba było 23. Nie grałem. Jeszcze jeden wybrany. Nie, więcej. Więcej na pewno niż 17 czy 18. Wydaje mi się, no dobra, że to wypadaje, że przyszliśmy, było 8, a jest 15. Gramy 40 minut. Myślę, że w pierwszej połowie będziemy grać na pewno minutę. W drugiej połowie co minuta. Będziecie grać. Tyle razy 30 minut. Nieważne jak, ważne, że to jest. Mówię ci, że to Dobry! Brawo, honorowa! I honorowa bramka dla drużyny Ekstraklasy. Honorowa bramka samobójcza. A bramkę zdobył Mariusz Czerniak. Słyszę, kurwa. Bramkę na 16 do 1 dla dzikich bąków zdobywa Dana Mazarka. Dzikie bąki, ekstra klasa, 16 do 1. Brawo, ekstra klasa.